Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. No tak, wróciliśmy do Art Cafe pod pretekstem na najpyszniejszą kawę pod słońcem. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią ten trunek właśnie tu, ale nie tylko po to, bo tutaj mamy bardzo dobre pierogi. Sławek obiecał, że następnym razem zaprezentuje jakie. A właśnie, Sławek Dobrosław Kowalski, kolejny z naszych gości w programie Abecadło. O czym Sławek nam tutaj zaśpiewa? Do każdej literki jakieś skojarzenie? Już za chwilę się dowiecie. Abecadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. Bo jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Jak tam, Sławek, gotowy? Gotowy, zobaczymy jak wyjdzie. Przed tobą był tutaj między innymi Eddie Chałupka. Jak się go zapytałem, czy jest gotowy, to stwierdził, że on zawsze jest gotowy. No to zobaczymy. Pierwsza literka z cyklu, a jak? A jak aloes? Aloes, roślina do właściwości, której się przekonałem jakiś czas temu. Też pewnie wiesz, że produkty aloesowe te są częścią mojej działalności biznesowej. Nie robimy product placement, ale polecam. No dobra, dobra. A jak aloes, my wszyscy wiemy, co to jest za roślina. Teraz grałeś też zresztą w niedawno w uzdrowiskowej lidze halowej pod nazwą Forever Football Team, ale to Forever to właśnie dotyczyło aloesu. The Aloe Vera Company. No widzisz, no i to wszystko wyjaśnia tylko oczywiście tym, co wiedzą, o co chodzi. Dobra, ale pewnie później zdradzisz, co dalej, jeśli będzie okazja. Bejak. To chyba nie musisz mnie pytać. Bejak Beata. Najwspanialsza dziewczyna na świecie. No tak. Pozdrawiam. Widzisz, to zapunktowałeś teraz i to bardzo. Myślę. Zapytamy później Beaty. Ale fakt faktem rzeczywiście, no miłość jest najważniejsza, a ty też cały czas przy niej promieniejesz. No tak. Mam nadzieję, że ona przy mnie też. No, no chyba tak. Tutaj kiedyś cierpliwie, jak nagrywaliśmy jedną z rozmów, czekała na ciebie ponad 40 minut, siedząc przy stoliku, cierpliwie. Coś w tym jest. Coś musi być na rzeczy. No dobra, Sławku, C jak? C. Nie product placement. Dobrze. C. No może nie fonetycznie, inaczej niech będzie. Claudio Caniggia, CC. No dobra. Mój jeden z pierwszych idoli piłkarskich, w ogóle początki mojej piłkarskiej fascynacji, mistrzostwa Włochy, 1990 rok. Też pisałem nawet to parokrotnie, czy na blogu, czy gdzieś tam w social mediach o Caniggi, wspominając te mundiale. Też moje długie włosy, to też gdzieś była pierwsza inspiracja i fascynacja właśnie Caniggią. Blond włosy. No to był dobry zawodnik. Zawodnikiem z takim przyspieszeniem. No dobrze też głową grał, prawda? No tak, w półfinału Italia 90, bramka szczelna głową. No Walter Zenga nie zdążył do piłki. No wielki, wielki sentyment do tego zawodnika. No ale faktycznie widzisz, teraz wspomniałeś o tej bramce z 90 roku, ale tak naprawdę to jak myślę o Caniggi, to jest jedna z pierwszych takich chwil, takich skojarzeń, gdzie rzeczywiście on się rzuca w oczy. Bo bez względu na to, jak tam ktoś ocenia jego grę, to to była bardzo ważna bramka dla Argentyny w tamtym okresie i on dużo ludzi właśnie po tym go zapamiętało. Dobrze, D jak? Jak dom. W takim znaczeniu może też trochę metaforycznym, ale też uwielbiam mój dom, w którym mieszkam od urodzenia praktycznie. Sam też pewnie wiesz i też ci, którzy tutaj widzą i może tam kojarzą to właśnie też z moich wpisów, zdjęć w social mediach, że bardzo lubię i budować, remontować coś. Często to się odbija na, no nie powiem poobcinane, ale ponadcinane palce miałem. Czasami mam parę blizn po różnych gumówkach
i innych urządzeniach takich. Lubię to robić, ale lubię swój dom. No i to tyle. I tutaj można śmiało tak powiedzieć, że przy tych cięciach, przecięciach, ranach, krwawych i mniej krwawych, niektóre widziałem na Facebooku, zawsze pomagał aloes. No tak, oczywiście. Szczególnie później tak, przy tym gojeniu ran, prawda? Tak. A ile razy na SOR-ze wylądowałeś? Oj, co najmniej dwa. To dużo, pewnie nie powiem. No dobra, ale jedną z akcji pamiętam, jak tam kiedyś się pochwaliłeś, jak prawie palca straciłeś. No nie, to była wtedy akcja mocna, to miałem tutaj ramy, tutaj jeszcze bliznę mam do dzisiaj. Szlifowałem podłogę. No i to jest bardzo ciekawe. Jak już... Ale obieściarz się fascynuje architekturą i lubię właśnie sam robić wszystkie. Oczywiście tam wiele rzeczy umiem, nie wszystko umiem, wiadomo, też dla niektórych fachowców jestem zrażony, ale to, co umiem, robię sam i sprawia mi to przyjemność. To widać. Przy każdym zdjęciu, jak się chwalisz, wiesz, co udało się zrobić, ten uśmiech, mimo zmęczenia. Ale to takie fajne, bo inspirujące dla wielu. Niektórzy cię lubią naśladować. Tak? Tak, też na SOR-ze lądują. Aha, chyba. Dobra. Jak? To równa się MC kwadrat. Był taki film kiedyś. Tak. Wbrew pozorom nie taki głupi, jak nie myślą. Nie, ale wiesz, bo nie, to może tutaj zostańmy w tym temacie, bo nigdy nie byłem takim ścisłowcem w szkole. Ale nawet parę dni temu ze znajomą nauczycielką rozmawiałem, że właśnie fizyka czy chemia to powinny być najbardziej ciekawe przedmioty w szkole, tylko kwestia właśnie ich prowadzenia. Czy jest sens robić z tego kolejną matematykę liczenia na wzorach, obliczania czegoś, co się nigdy nie przyda, tylko czy po prostu właśnie praca na doświadczeniach, pokazywania właśnie wszystkich zjawisk fizycznych i tak dalej, to myślę, że tutaj reforma edukacji powinna iść w tę stronę. I tu trafiłeś w sedno, znowu tam gdzieś się przewinęło przy tej edukacji, ale prawda jest taka, że rzeczywiście dzieci będąc niejednokrotnie na różnego rodzaju imprezach szkolnych, gdzie były dni otwarte lub gdzie na przykład były jakieś święta szkoły i prezentowały dzieci swoje umiejętności, to najbardziej fajne zajęcia właśnie były... zabrzmiało trochę tak nie po polsku, to było najbardziej fajne, ale najciekawsze zajęcia właśnie były w salach chemicznych, fizycznych, gdzie były widoczne cały czas te doświadczenia, para z próbówek. Laboratorium był taki. Swego czasu lubiłem też bardzo sondy oglądać. Moja kuzynka jest wykształcenia chemiczką też i pracuje na Uniwersytecie OMCS w Lublinie, także uczy w lubelskim liceum i właśnie ma takie podejście właśnie w tym kierunku, że pokazywać jak najwięcej doświadczeń, bo to jest po prostu życie, to jest to, co nas otacza. Ale widzisz, taki przykład z życia wzięty na własne oczy to widziałem. Pani zapytała jednego z uczniów, jaki jest wzór wody, nie? Chłopak nie bardzo wiedział, jak co ma powiedzieć, no po prostu nie wiedział, a powiedziała do niego, to spróbuj mi to teraz tutaj w tym doświadczeniu jakoś pokazać. Zrobił eksperyment taki, że dobrze wiedział, o co chodzi, ale nie umiał tego odpowiednio nazwać. I to jest jakby moim zdaniem faktycznie, no, odpowiedź na to, że rzeczywiście praktyka jest w tym przypadku lepszym rozwiązaniem. Sławek, tak przeszliśmy pierwszą linijkę, jesteśmy na ostatniej literze tej pierwszej linijce na mojej ściądze. F jak? Fiorentina, Florencja. O kurde. I klub, i miasto. No tak. Lubię klub i to też muszę zawsze jakby w różnych swoich pisach, czy na blogu, czy w social mediach, młodszym kibicom przypominam, że nie było kiedyś internetu i wiedzę czerpało się chociażby, nie wiem, z półminutowej relacji z wiadomości sportowych po dzienniku telewizyjnym jeszcze, czy po wiadomościach. Zgadza się. I pamiętam, pierwszy raz o Fiorentinie usłyszałem, jak właśnie w takiej relacji w wiadomościach sportowych przy okazji finału Pucharu UEFA z Juventusem, że chyba było 1-1 czy 3. Wiem, że w jednym meczu, chyba w rewanżu było 1-1, bo jeszcze wtedy były rewanże. Pucharzu UEFA 3-1 wygrał Juventus. I nie wiem, jakoś mi się tak, nie wiem, czy nazwa spodobała, czy co. I jakoś do tej Fiorentiny zawsze miałem sentyment. A szczególnie potem, jak dołączy do niej Gabriel Batistuta. No, mamy odpowiedź na wszystko, tak, prawda? No i ta Fiorentina cały czas gdzieś tutaj jest mi bliska, bo teraz... No to komu będziesz kibicował? Fiołki będą grać niedługo w Poznaniu. No właśnie.
dużo kibiców. Nie, mówię, nie jest to już ta Fiorentina, nie jest ta Fiorentina, co jeszcze w latach 90. Batistuta, Rui Costa, Marcio Santos. A pamiętasz Fiorentinę w pojedynkach z polskimi drużynami? Było kilka takich na przestrzeni lat. Też z Lechem grali, też jeszcze w tym. Boru Błaszczykowski też mieli epizody mniej lub bardziej udane. A sama Florencja też, zawsze sobie Florencję inaczej wyobrażałem. Jak byłem pierwszy raz, to pierwsza godzina to był dla mnie szok. Bo właśnie wyobrażałem sobie, czy ze zdjęć, czy z, nie wiem, no po prostu z jakichś wyobraźni zupełnie inaczej. Ale, naprawdę mogę powiedzieć, że po tej godzinie wtedy to zakochałem się w niej taka, jak ona jest. Naprawdę super miasto, bardzo lubię tam wracać. A powiedz, jadłeś tiramisu we Włoszech? Ponoć najlepsze na świecie właśnie jest we Włoszech tiramisu. Zresztą oni to wymyślili. Nie lubię. Ja cię nie mogę. Wczoraj był pierwszy dzień wiosny i dzień tiramisu. We Włoszech wszyscy do knajp, restauracji, kawiarni, barów szli po tiramisu. To jest niemożliwe, że nie zjadłeś tiramisu będąc we Włoszech. Nie zjadłem. No to masz zadanie domowe, jak następnym razem będziesz, zmusić się chociaż odrobinkę, resztę dasz Beacie. No, okay. Dobra. Ona myślę bardziej. Ja wiadomo, jak to jest. Giejak. Giejak. Tak myślałem, Galatasaray. Ta koszulka była celowo chyba dzisiaj, nie? Tak. Tak myślałem. Nawet ostatnio też pisałem, bo taka strona fajna jest na Facebooku, Retrofutbol. Tam przypomnieli o Hadziego, sylwetkę Jorge Hadziego, wybitnego rzymskiego piłkarza, najlepszego w historii. Maradona Karpat. Tak, właśnie. I też to skomentowałem, właśnie jak się zaczęła moja tutaj sympatia i kibicowanie Galatasaray. To był rok 2000, najpierw finał Pucharu UEFA. Znaczy ta Galatasaray zawsze gdzieś mnie tam intrygowała jeszcze w latach 90. jak tam turecki futbol wchodził już na, zmieniał się z praktycznie z półamatorskiego, tutaj wchodził na salony, czy Galatasaray wygrana z Manchesterem United. Pamiętam. Słynna Hakan Şükür, Ali Werder, inni zawodnicy. Nawet był taki zawodnik, który do Galaty przeszedł z Sokoła Pniewy, który miliardera Pniewy wtedy, Norman Mapeza z Zimbabwe, jeden z pierwszych obcokrajowców w polskiej lidze. Tak. Potem tam parę sezonów grał. No i potem 2000 rok, finał Pucharu UEFA, wygrana z Arsenalem, a właśnie na początku września byłem w Turcji i akurat w dniu pierwszego meczu Ligi Mistrzów sezonu 2000-2001 z Monako, właśnie byłem akurat w Stambule, akurat wjeżdżałem do Stambułu na taką estakadą, obwodnicą, autostradą, gdzie był widok na jeszcze stary stadion Alisalie. Już właśnie trwał mecz, było widać i to była 0-2, Jorge Hadzi właśnie wyprowadził na 3-2 wygrali, Hadzi dostał jeszcze czerwoną kartkę, ale właśnie atmosfera na mieście, wśród fanów, to było coś właśnie, co sprawiło, że zakochałem się i w klubie, i w mieście. No to zagadka dla ciebie, lata 90. Jeden z moich ulubionych piłkarzy, jeden z lepszych piłkarzy tamtego okresu. Niektórzy mówili, że najlepszy, który grał właśnie w tej drużynie, to? Papale. Ale Polaków. Polaków, no Kosa. No to wiedziałem, że będziesz wiedział. No to wcześniej, a też ciekawa historia, jak przychodził do Galatasaray, też wiesz, początki naszej tutaj transformacji ustrojowej. Opowiadał właśnie o kulisach transferu. Wtedy też mówili, że to był wielki talent. Mówiono, tak. że marnuje karierę swoją, jadąc gdzieś do Ligi Tureckiej, gdzie ona nie była jeszcze jakoś wtedy znana, prawda? Tak mocna, ale myślę, że zrobił bardzo dobry krok wtedy. No wyjechał potem stamtąd przecież na zachód, Atletico Madryd, no i słynne trzy bramki. Była dobra odskocznia wtedy z Polski, gdzie może nie miałby tutaj bezpośredniej możliwości. Pewnie tak. Wtedy na zachód. No to jest jeden z tych piłkarzy tamtego okresu, tamtej epoki, który naprawdę bardzo lubiłem, którego do tej pory w jakimś tam stopniu gdzieś lubię. Ale wiadomo, że się go może postrzega przez pryzmat ostatniego meczu, meczu ze Słowacją, ale to nie, to nie można. Ja absolutnie nie mam pretensji do niego, to co zrobił, tak wyszło. To powiem ci, że dzisiaj myślę, że on swoją karierę wygrał zdecydowanie. To na pewno.
Ale dzisiaj, gdybyś miał w ten sposób do tego tematu podejść do współczesnych czasów, to myślę, że też można byłoby przez pryzmat ostatniej afery finansowej w kadrze naszej za słynną premię też kilku piłkarzy skreślić, bo wizerunkowo zlecieli praktycznie poniżej zera. No, także są takie momenty... A nawet na ten temat napisałem do ostatniego wydania 30 minut, który się ukaże w piątek. To powiem Ci, że może nawet przeczytam. Dobra. Nawiązałem tutaj do wywiadu z Kodubskiem. No dobra. Hajak. To tak... Może Holland, czyli Haaland. Berling. Norweska gwiazda dzisiejszych czasów. Już też mówiliśmy, że no faktycznie mieliśmy i to szczęście i okazję żyć w ostatnich kilkunastu latach w erze Ronaldo, Messiego, zupełnie zawodników kosmicznych. Wydawało się, że jak oni już zakończą, no Ronaldo w jakimś sensie już zakończył karierę. Ale myślę, że mają właśnie dobrych następców, że to co Holland, jakie liczby wykręca, i to nie jest zawodnik przypadkowy, bo czy to jest Red Bull, czy Borussia, czy City, odnajduje się w każdym, absolutnie w każdym środowisku, widać, że jest to zawodnik na lata, który będzie bił pewnie niesamowite tak. rekordy. Ja też zauważyłem jedną taką prawidłowość, że gdziekolwiek nie pójdzie, to jego gra jest w taki sposób wykorzystywana, że cały zespół gra na niego. Tutaj nie ma takiego przypadku, że są zawodnicy... No jego walory i szybkość też. Zobacz, też 190 cm wzrostu, tak? I jest tak jak szybki. Jest i sprawny jest. Koordynacja i te wszystkie inne kwestie to jest naprawdę... Ciekawe, czy poradziłby sobie w skokach narciarskich. Też im tam gwiazd teraz brakuje. No. Dobra, i jak? I... To już trochę... Może zahaczyłem o ten temat, ale powtórzę, Italia 90, moje pierwsze Mistrzostwa Świata, też wielokrotnie, czy na blogu, czy na fanpage'u, na Facebooku pisałem turniej, który, no tak jest po prostu, jak nie wiem, z niektórymi filmami, czy z innymi wydarzeniami, że może są potem i lepsze, i ciekawsze, ale mają coś w sobie, że stają się kultowe, tak dla mnie osobiście to są naprawdę... Było to wydarzenie, bo zacząłem się wtedy interesować piłką i czekałem na to naprawdę, jak na jakieś wydarzenie. Ale to nie ty jeden, bo ja też tak mam, to były moje pierwsze mistrzostwa. W ogóle jedyne chyba też mistrzostwa, gdzie obejrzałem wszystkie mecze od początku do końca. Ale było na co patrzeć. Dla mnie na pewno są to mistrzostwa, gdzie mogę wymienić wszystkie z ostatnich mistrzostw świata. Nie powiem ci wszystkich. Nie to, że to było więcej meczy, bo to było mniej drużyn wtedy, ale z 90 roku jestem w stanie powiedzieć wszystkie wyniki meczy i większość strzelców bramek. Dobra, słuchaj, widzisz, nie przygotowałem się do tego w ten sposób. Wiem, że tam grała Jugosławia jeszcze, wiem, że grał Związek Radziecki, co też taka dziwolągi teraz patrząc na to. Jeszcze grał tak, też. Jako Niemcy. No, ale przypomnij mi w takim razie wynik tego słynnego już meczu Holendrów, którym odpadli z turnieju... Z RFN-em pewnie. No. 1-2 przegrali. Ale to był niesamowity mecz, nie? Rijkaard z Fellerem się tam opluli na tak, czerwone kartki. Czerwone kartki. Kuman strzelił kontaktową w końcówce z karnego. Tak, ale skąd to już było za dużo czasu, było za mało czasu. A Holendrzy było to rozczarowanie, bo to jako mistrzowie Europy tak. jechali. Ale nie grali tam dobrego futbolu. Nie grali, wyszli jeszcze z trzeciego miejsca. Tak. W grupie wyszli. Zgadza się. Trzecie miejsce dawało. Wtedy jeszcze awans, tak. Wtedy najlepsze wchodziły. Jak nigdy Niemcom nie kibicowałem, tak akurat Niemcy generalnie w tym turnieju grali naprawdę ciekawą, chyba najładniejszą piłkę z tych wszystkich drużyn. Byli faworytem też. Z kolei Argentyna grała. No właśnie. Że był to totalny antyfutbol. Taki piach. Ledwo wyszli z grupy. No tak. Słynna porażka 0-1 z Kamerunem w meczu inauguracyjnym. Tak. Jako obrońcy tytułu. Do tego finału to się tam, można powiedzieć, doczłapali. W słynnym ćwierćfinale Faruk Hadzibę, dziś wiesz, znasz mnie z moich fascynacji piłką bałkańską. I to wiem, właśnie rzuty karne były w ćwierćfinale. Faruk Hadzibę, dziś kapitan, miał piłkę meczową. Jak wystrzelił tego karnego, to nie byłoby to Jugosławia by była, jeszcze ta stara Jugosławia byłaby w finale. Maradona nie strzelił wtedy. No, to był jego schyłek tak naprawdę. Grał jeszcze później trochę tam. Strzelił w półfinale
Włochów i to był właśnie jego skutek, bo oglądałem właśnie taki reportaż po tym już po śmierci Maradony. No, że trochę tam wiadomo, że były jakieś układy mafijne i to wyeliminowanie Włochów właśnie w Neapolu, gdzie grał, gdzie mecz był półfinał w Neapolu i ten karny strzelony przez niego karny, no to gdzie był ubóstwiany wcześniej trochę, to tamten jego wizerunek przyćmiło i potem jego zaraz tam pozostał zatrzymany właśnie za posiadanie narkotyków. A może gdyby tego gola nie strzelił, może by to mu uszło płazem, może nikt by się tam go nie czepiał, bo ja wiem, jak dla nich to jest religia. Ostatnio właśnie w Neapolu pokazane było bardzo ciekawe zdjęcie, blok mieszkalny, pranie powieszone na balkonach, między praniem, nie wiem, prześcieradła chyba, bo trudno to nazwać, na każdym prześcieradle wydrukowana twarz, od pasa w górę sylwetka zawodnika. I to rozwieszone w formacji meczowej drużyny z Neapolu, nie? To tak fajnie wyglądało, jakbyś oglądał transmisję telewizyjną na tle bloku, wiesz, skład drużyny przed meczem. Dla nich to religia, nie dziwię się, że byli wściekli. Ale... Dzisiaj stadion w Neapolu imienia Diego Armando Maradona. No bo to zawsze przechodzi z czasem. No tak, no. Dla nich to były najlepsze czasy w tamtym okresie, gdy on grał, bo od tamtego momentu... W tym roku... Dopiero, prawda? Są na finiszu, żeby tak. To ostatnie mistrzostwo 90 też było akurat. Zgadza się. 33 lata. Także jeśli by teraz się tak zdarzyło, że wygrają ligę, coś tam uda im się w Lidze Mistrzów, czego im zresztą życzę, bo bardzo bym nie chciał, żeby wygrał Bayern Monachium albo Real Madryt. Wiedziałem, że muszę to powiedzieć. Dobra, Jak Jedlina Zdrój, miasto, w którym od urodzenia mieszkam, w jednym miejscu praktycznie i powiem Ci, że chyba nawet, nie wiem, w życiu mi przez minutę nie przeszło do głowy, że mógłbym się wyprowadzić stamtąd. No ale to widzisz, musi być naprawdę bardzo fajne miejsce, bo tak... No i samo miejsce tak, i lubię to miasto też i klimat i wszystko. No i dlatego ciągle tam jesteś i ciągle się tam dobrze czujesz. To jest najfajniejsze chyba z tego wszystkiego. Kajak. Kajak Kowalski. No to powiem Ci dobrą odpowiedź. To może zrobimy ten product placement jednak, Kowalski Management, czyli marka, pod którą prowadzę większość mojej działalności prawniczej. Tak, ten logotyp mam gdzieś tam cały czas w głowie. No, w sumie dobrze, no co, no, od czegoś trzeba było zacząć, na czymś trzeba pieniądze zarabiać. Wiesz, najpopularniejsze nazwisko w Polsce, ale jakoś tak nie spotykam Kowalskich. Tak, ale wiesz, że masz rację? Ja, aż tak. Z takich wydaje osób... mi się, że nie wiem, Szwecji, jakichś tam Senów, Jansenów, Danii jest więcej niż Kowalski w Polsce. Nie, no może to zbieg okoliczności, bo na przykład ja faktycznie tak personalnie Kowalski znam tylko jednego, nie? No ale, no... No ciebie na przykład. Dobra, polećmy dalej, bo nie wiem, czy tutaj na te oprócz kajaka coś jeszcze powiesz. Kiedyś ktoś uparcie twierdził, że jak go zapytałem kajak, za każdym razem było Krzysztof, kajak Krzysztof, kajak Krzysztof. W końcu stwierdziłem któregoś razu, że jak będę pytał, tylko nie Krzysztof. Było Kowalskie. L jak? L? No. Lalamido. Teraz wytłumacz dlaczego. Dlatego ostatnio oglądałem, było gdzieś w telewizji w weekend 35-lecie Bikcyca i przypomnieli Lalamido. Też mi się to przypomniało, no ale sobie tam otworzyłem, parę wpisałem do w YouTubie parę odcinków. Dla mnie to też kultowy program lat 90. Tak. Wiesz, z jednej strony oglądasz to i patrzysz, jaka to... Znaczy, no nie powiem, że żenada, ale no specyfika tego i fajne różne parodie w ówczesnej rzeczywistości też właśnie w wykonaniu czy w skiby, konia i naprawdę fajnie było sobie to przypomnieć, a mój w latach 90. to namiętnie oglądałem. No to ja w tamtym okresie bardzo lubiłem oglądać to taki program satyryczny, jeszcze zanim było talk show Mana i Materne. Oni mieli MDM tam, tak zwany. Ale to jeszcze wcześniej mieli, bo to MDM to był talk show. Dalszy ciąg programu, właśnie wyleciało mi to z głowy. Genialny program, do tej pory go uwielbiam oglądać.
Tam... No mówię, dla Almido to było w stylu zupełnie takim wariackim, nie jak, jak oparte ale... trochę jeszcze na tych happeningach tak, z 80-tych. To też prawda. Taki jeden sketch mi się przypomniał. Dwóch panów stoi w kolejce w monopolowym, no kup dwie. Ale po co dwie? Nie wypijemy dwóch. No ale kup dwie. No ale nie wypijemy dwóch. No ale kup dwie. Na moją odpowiedzialność. Na twoją odpowiedzialność, tak. Podchodzą do kasy, poproszę skrzynkę wódki i dwie orężady. I to było... Pamiętam, był stały ten, taki skecze, była lekarz i pielęgniarka, tak, siostra i lekarz. Tak, tak, tak. I to właśnie materna był tu. No to są boskie programy. No dzisiaj takich już nie robią, dzisiaj ciągle tylko te takie love story, czego nie cierpię i nie oglądam. Już nie mówiąc o tych Mam Talent i tych innych. Nie to, żebym zazdrościł komuś talentu, ale po prostu tego jest za dużo i to jest już zbyt skomercjalizowane. Kiedyś powiedziałem koledze, komentując mecz koszykówki, że telewizja zeszła na psy. No, niech się obrażają. Dobra, M jak? A, ły. O ły bym zapomniał, no. Ły. Łyżmy, ale to... No macie lodowisko w Wiedlinie. Jeszcze jest. Jeszcze jest, no. Nie, ły może jak łąkotki to do moich kolan pokiereszowanych. No tylko to nie od prac domowych, nie? Nie, to akurat. Żonglerka nie, to... i te inne rzeczy? No myślę, że bardziej maratony, jak zaczynałem tak kilkanaście lat temu, to wiesz, miało się 20 parę lat, to się nie przejmowało doborem obuwia, tak zwanym jak bieganie po twardych nawierzchniach, to... Tak. No to musi być jednak dopasowane tak, żeby nie było potem... Plus moje jeszcze płaskostopie, które lekceważyłem przez lata, też niszczy to wszystko, trochę tam odczuwam, no ale się staram regenerować jeszcze, pograć trochę, parę sezonów, na przykład w uzdrowiskowej lidze. A no to obowiązkowo, trzeci sezon już w grudniu, ale powiedz mi, bo tak mówisz cały czas gdzieś tam o tym aloesie, pewnie coś masz na tą łąkotkę. No oczywiście, że A co Renata teraz robi? Bo ostatnio widziałem w Afryce. No właśnie. Do Tanzanii. Tam, na stałe? Już... Nie, na stałe chyba nie, ale często tam pomieszkuje. No, bo pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy właśnie na temat aloesu, zawsze uśmiechnięta, zawsze, wiesz, taka wesoła, pewna siebie. Zaskoczony byłem bardzo tym, jak się wkręciła w ten temat Afryki, nie? Także, ale okej. Już tam ma dom, wybudowała sobie. No w porządku. Temat, no taki, wiesz, na inną pomaga okazję, też, ale faktycznie. Tam właśnie robiła akcję charytatywną, zbiórkę pieniędzy na zakup krów. Tak, pamiętam. Gdzie tam u nich to jest to... No można powiedzieć, towar taki luksusowy bardzo, luksusowy, prawda? Tak, i bardzo daje duże możliwości rozwoju tutaj, no po prostu lepszego życia. Czyli nie jest to tylko wyłącznie taki turystyczny pobyt, ale też szersza akcja taka. No dobrze, to w takim razie pozdrawiamy Renatę. Mam nadzieję, że jak kiedyś tutaj do nas wróci, to choć na chwilę zajrzy tutaj i usiądzie na kanapie i może ona tym razem akurat w Abecadle wystąpi. Też jestem ciekawy, co powiem. A my teraz jesteśmy przy literce M. M? Jak mama. M jak mama. Nie podpowiadam. To mama, no to na pewno. M jak modernizm. Modernizm, bo tak jak też wspominałem wcześniej, że też się pasjonuje gdzieś architekturą i właśnie modernizm to jest moim takim... No, najbardziej w architekturze uwielbiam właśnie modernizm, jeszcze nawet ten przedwojenny. Zresztą w samym Wałbrzychu mamy parę tutaj bardzo fajnych obiektów. Ludzie może tego nie doceniają. Te niektóre budynki są zapuszczone, niektóre po prostu zniszczone poprzez jakieś termoizolacje i inne takie rzeczy, ale po prostu to lubię. No dobra, słuchaj, nie wnikam, bo to są takie tematy dość indywidualne. Natomiast ciekawy jestem, co mi powiesz na literkę N jak... N jak neomodernizm, bo też lubię. Nie wiesz, to właśnie mówię, tak, interesuję się architekturą też i czy samym modernizmem, czy właśnie ten nawet neomodernizm polski z lata 70. 80. też, mówię, ludzie może nie mają rozeznania w tym i często utożsamiają wszystko z wielką płytą, z tą budownictwem PRL-u, a jest bardzo dużo budynków, które są po prostu niedoceniane, a naprawdę architektonicznie mają bardzo, bardzo dużą
wartość i też mówię to w kontekście, że są właśnie niszczone poprzez nieudolne renowacje czy termodernizacje. Niektóre rzeczy to mi aż drgawek dostaje, jak widzę, co się z tym robi, obkłada styropianem i tak dalej. Dobra, to powiem Ci, poza z przekory przejdę dalej. Był modernizm, neomodernizm, to co będzie na O? Na O? O jak? O jak? Oman, jedyne państwo na O. Nigdy nie byłem, ale mam paru znajomych, co byli i też bardzo chwalą, niewykluczone, że się wybiorę kiedyś. No też nigdy tam nie byłem, ale to ciekawy jestem faktycznie. Klimat zupełnie inny jak u nas, prawda? Ale pytałem trochę o Omanie, bardzo fajnie rozwijające się państwo już od jakiegoś czasu, z dużym potencjałem. I też turystycznie fajne. Sławek, jesteśmy przy literce P jak? Papierosy. Jeszcze znaczy, palisz? Nie. Może będę niepoprawny politycznie tutaj, ale to przez kilkanaście lat nieodzowny element mojego życia. Znaczy wiesz, nie, to chodzi o to, ja jestem generalnie liberałem i nie jestem za tym, żeby państwo czy ktokolwiek mówiło co, kto ma palić, pić, jeść, nie jeść. Ja absolutnie nikogo nie namawiam do tego, ale mówi otwarcie, że paliłem, bo sprawiało mi to przyjemność i lubiłem bardzo. No to prawda, pamiętam kiedyś, no, jak się spotkaliśmy no, na samym początku, tak, te papieroski. Czasami zahaczałem nawet o trzecią paczkę dziennie. Nikogo nie namawiam, ale... No jak uważam, lubicie, to możecie popalić, Sławek lubi. Ale też uważam, że każdy ma po prostu swój rozum, a że palenie no to szkodliwe, to pięcioletnie dzieci wiedzą o tym. Ja też sobie zdawałem sprawę, no i w końcu podjęło się decyzję, jak rzuciłem, nie kupowałem gum, plastrów, nie robiłem, nie wiem, akupunktury, czegokolwiek, po prostu w pewnym momencie powiedziałem koniec, bo trzeba było i już, i tyle. Czyli masz silną wolę i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo w ten sposób zawsze łatwiej jest jakby przejść ten kryzys, który gdzieś tam pojawia się, prawda? Nie odczułem, mówię, po prostu, tak jak mówię, że sobie... No wiadomo, z czym to się wiązało, że jakie jest zagrożenie, jak się pali takiej ilości i w końcu trzeba było zaprzestać. Taki moment przyszedł już. No to kujak. Ku? Jest takie skojarzenie z literką ku? Ku? No może to... Takie wieżo? Skojarzenie jest, ale... O z ogonkiem, nie? Tak. Nie, ku to może... Queen's Park Rangers. Zawsze jak były w tabelach... Teraz już nie grają w Premier, w Champions się grają chyba. Queen's Park Rangers zawsze było kupi, tak, dokładnie tak. Angielska taka. Pamiętam też na początku, nie wiedząc co, to drużyna się zastanawiałem, a tylko w gazecie można było wtedy przeczytać, prawda, o tych ligach i... Tak, ale były inne jeszcze, WBA, tak. Bo to czy to małżyska rejestracja samochodu, WB, West Bromwich, Albion. No tak, no to są właśnie te lepsze czasy, że tak, powiem, nie? Sławek, R jak Real Madrid. Wiem, że nie skomentujesz, przejdźmy do S. Nie, to ja Ci powiem, co powiesz o ocenie 0 dla Benzemy za ostatni mecz. Nie, ja chcę komentarzy w stylu minus 12 w Madrycie. No, ale jak na razie to wychodzi im bokiem, także może lepiej niech zaczną grać. Ale czytałem dzisiaj, że są zakusy, Benzema zostanie jeszcze na przyszły sezon, ale na Alanda się... No chcą w końcu ściągnąć jakiegoś napastnika, który da im mistrzostwo, nie? Ligę Mistrzów, cokolwiek takiego, utwierdzą ich w tym, że są wciąż gdzieś tam na topie, bo w końcu ten no, stary mechanizm się musi zużyć, a niestety tu już coraz mniej ich zostaje. A jak był ten na ćwierćfinał, jakie przewidywanie? Z kim oni grają? Chelsea. Cholera, tak liczyłem, że trafią na kogoś lepszego. dawaj, S jak? Sportowe Maluprzych TV. O, a to mnie zaskoczyłeś, nie? Tak, dlaczego? No nie wiem, tak jakoś. Nie, fajny, to mówi obiektywnie, wiesz sam zresztą co zrobiłeś, super produkt. No wiesz... Super markę. To można powiedzieć, że jakby tego nie było, to trzeba by było to wymyślić. I to mówię w pełni obiektywnie. Czysty przypadek, ale jakoś to się udało. Także na razie... Jak zaczęliśmy ten, w ogóle jak się poznaliśmy. Szukałem właśnie tutaj partnera medialnego, żeby przy pierwszym moim evencie rekordu w Świebodzicach nagrywaliśmy tam. No i tak się
potoczyło już ile to czyli będzie z 19, 4 lata. No widzisz, to trzeba będzie niedługo to jakoś uczcić. Będą oczywiście. Te jak? Te? Tak. Tani Tati Karam. Bo jak jechałem tutaj, to słuchałeś muzyki? Leciało w radiu. Tego nie znam. Ja a jestem... dawno, nie. Tego to nie znam. Nie słyszałem. Ja w ogóle muzyki nie słucham praktycznie wcale. Szybko. No, mówią, tak że słucham. Przypomniałem, też właśnie też lubię muzykę z lat 80. bardzo. No, wiesz. Nie powiem, no, lata 80. były bardzo wesołe, ale bardziej byłoby łatwiej dopasować coś z tego okresu do literki U jak. U. Z tego okresu? No tak żartuję, bo akurat ty więcej znam zespołów z tego okresu na U, nie? Antropok, Ultro. Na przykład. Uzdrowiskowa Liga Halowa. No też ciekawy produkt. No. Dużo fajnych wrażeń. Fajne przedsięwzięcie. Jestem zadowolony z sezonu, bo już od wielu lat jest zawsze wiadomo, że to głównie jeżeli chodzi o piłkę, no to się na Żonglewce skupiłem ostatnie lata, ale gdzieś chciałem pograć w jakiejś formie, czy to na hali, czy na trawie i w końcu właśnie tutaj poprzez Forever Football Team, który tutaj zbudowałem, udało mi się bardzo fajne przedsięwzięcie. 4 bramki w sumie strzeliłeś. 4, tak. Fajny turniej o Puchar Ligi. No też mi się podobał, dużo wrażeń fajny było. Fajny format, może jakąś, też rozmawialiśmy w kularach, że może letniej takiej pełnej edycji się nie uda zrobić ligowej, ale jakiś coś w formie takiego turnieju trzeba będzie na pewno pomyśleć. No i już czekam na następny sezon, na pewno tutaj będziemy kontynuować ten projekt. To już w grudniu, już niebawem będziemy też pierwsze informacje na ten temat wyświetlać. Też mnie to zmusiło i do innego, uwidoczniło braki jakie mam i kondycyjne, i techniczne, i wiem na czym popracować jeszcze i mówię, to też nie jest dla mnie taka sama kopanie dla kopania, ale też chcę się jakoś tam tutaj sportowo jeszcze rozwinąć. Słowek V jak? V? Tak. V. Viola, ale to jest właśnie, mówi się na Fiorentinę Viola. Tak jak i fiołki i wtedy, nie? Tak też. Bo nic mi innego nie przychodzi do głowy jak V. No dobra, to mi powiedz coś wujak. Wujak Małży. Jestem z Jedliny od urodzenia, ale no siłą rzeczy z tym Wałbrzychem się jest związanym tutaj i też to miasto bardzo. Ja za to czekam na to wino kiedyś obiecane. A wino oczywiście. Tak. Przecież o, masz dobrze, swoją winnicę. Dobrze. Tak, wino, no. Winnica pewnie. Także tutaj akurat też bardzo często obserwuję, jak tam sobie coś zbierasz, robisz i trunkujesz, w sensie próbujesz. A 2022 rocznik dobry wyszedł. No tak, też czytałem. To może będzie okazja tutaj do degustacji. Na Facebooku kiedyś się chwaliłeś, podobało mi się to w jakiś sposób. Tylko tam trzeba będzie zrobić, że czy masz 18 lat, czy możesz... No tak, plus 18. Nie ma sprawy, da się zrobić. X jak? X Xantia. Tak, to już Citroen nie Xantia. Tak właśnie czułem. Tak. Coś tak mi się gdzieś tam obiło. Nawet na sobie mogłem powiedzieć Citroen. Wiesz, no nie? To jest moja marka samochodów, z którą mam do czynienia od ponad 20 lat. A Xantia naprawdę była no super pojazdem i to nie jest tylko moje zdanie, ale wszystkich fanów, ekspertów motoryzacji. No i bomba, słuchaj, to są samochody, co do których trafisz albo nie trafisz. Trafisz, to jeździsz długo, nie trafisz, to one często stoją w warsztacie, a ty tylko pytasz, kiedy będzie gotowy. Zależy jak trafisz. Słuchaj, Y, jak? Y to chyba z Yeti się kojarzy tylko. Ale wiesz co, dużo osób tak mówi, no. Coś jest na rzeczy. Wiesz, tylko czy Yeti, ten, bo były takie zamki Yeti. Takie tak. Na klucz, no, nie? Tak, na klucz. No. To chyba sam jak coś takiego kiedyś. No dobra, no to tym moim akcentem dochodzimy do literki Z. Z jak zakończenie. O. Z jak zima. No to też się zdarza czasami. Z jak zdrój. O, no to chyba 3 razy zdrój, Z. Choć już uzdrowiska nie mamy, choć ostatnio nawet był proces tutaj i petycja, którą podpisało ponad 1000 osób.
Wiedniu zdroi właśnie za przewróceniem, czy jakąś reorganizacją tego zdrowiska, ale też KS Zdrój, klub, w którym tam od też 4 lat działam jako członek wspierający, no i prowadzimy w tabeli ligi okręgowej. No i bijecie się awans do 4 ligi. Nowym miastem Wałbrzych. No tak, pamiętam. Mamy teraz kilka spotkań jeszcze przed tym meczem bezpośrednim, który też będzie ciekawy. Sławek, było na koniec 3 razy Z, tak jakby na wzór filmu tego 3 razy X. Zakończenie Zdrój Zima, czy też Zima Zdrój Zakończenie, możemy to przewracać dookoła. Super było dzisiaj, powiem Ci, dużo fajnych rzeczy się dowiedziałem na temat Twoich jakby zainteresowań i życia całego, tego, które się gdzieś tam wokół Ciebie kręci. Gościliśmy w Art Cafe pod pretekstem przy najlepszej kawie w mieście, Dobrosław Kowalski. Tak jest, Dobrosław Kowalski był gościem AB Cadła. Dziękuję. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.